tej chwili, jak widzicie... To jest jednak Wojtek, przepraszam. Jest Wojtuś, tak? Gdzie my jesteśmy, kochani? W jakim parku? Myśmy się chcieli zapisać na później. Dolina Trzech Stawów. No. Dolinie Trzech Stawów. Dobrze. Pięciu. Dajcie mi, kochani, chwilkę czasu. Dwie minutki, skończę live'a. Witam serdecznie. Cześć, co? Oj, no to chodź, bo tu, kochani, nie znaliśmy się. Ale właśnieśmy się poznali. Tak, właśnieśmy się poznali. Oboje z Krakowa. Michał Żulikowski, jak się twój kanał nazywa? NWK24.pl. A rozszyfrujesz mi to? Nie wierzę w koronawirusa. Kochani, Michał Żulikowski. Nie znamy się, jesteśmy z jednego miasta. Ale mamy się wspólnych lubimy. Znajomych. Nie wiem, czy wiesz, że mamy dużo wspólnych znajomych. Myślę, że tak. Ostatnio rozmawiałem właśnie też z moim współpracownikiem Artkiem na twój temat, że się znacie, ale to może już poza kamerami będziemy się takimi rzeczami wymieniać. Myślę, że się jeszcze dzisiaj bardziej poznamy. Ty zostajesz w ogóle na wieczór? No, zostaję chwilę, na pewno zostaję. No tak, no przecież przyjechaliśmy się tutaj... Bo my to namioty przywieźliśmy, podobno to ma być cygańskie obozowisko, nie wiem, czy wiesz. Aha! Ja zamierzam też dołączyć do nich. W każdym razie, Michała, doskonale pamiętacie, kiedy, że tak powiem, różne agenturalne narracje próbowali nas tutaj podzielić, rozwalić. Biliśmy klina w te plugane. I mimo, że się nie znamy, to ludzie dobrzy, ludzie, którzy mają dobre intencje, ludzi, którzy prawdziwie walczą o wolność, wyczuwamy się. Szacunek, dziękuję Ci za stawienie się za nią. Bo naprawdę, kochani, Marcin, to jest Marcin Duszkowski też tu jest, ja z nim jest gadałem, nie wiem, czy spotkałeś. No, obejrzysz albo nie masz czasu, bo sam jesteś twórcą. Sam jesteś twórcą, natomiast Marcin miał tutaj duże expose na antenie czujnego. Wziął, tak, wziął, był sobie też i nawet naszą reprezentację antysystemową bardzo negatywnie wziął i określił. A ludzie, no... przeze mnie może przemawia trochę naiwności, że jeszcze gdzieś coś jest, aczkolwiek już głośno my poszkodowani przez system też mówimy, że jesteśmy, czujemy się już coraz mniej reprezentowani. Jesteśmy zawiedzeni, bo są już nawet niedotrzymywania słowa. Ale tanku. No. Co ze Szczepanem? Czy już jestem antysystemowcem, czy... Będziemy rozmawiać ze Szczepanem, czy on jest tym antysystemowcem, czy nie. Czy nie, bo to bo jest... może on nie rozumie pojęć. Nie rozumie pojęć. Ale słyszeliśmy, że odhalował wszystkie radiowozy, dlatego cię było spokojnie. Może ktoś go próbował mówić mu coś, że nie jest, a on jest. No, agentura zobaczymy. Próbowała go tam tak, do czegoś. Tak. Jeszcze z Michałem Żulikowskim dwa słowa. Michał, antena czujnego to są wolne media. Masz prawo powiedzieć, co chcesz, nawet jakbym się ja z tym nie zgadzał. Co mogę powiedzieć? No tylko tyle, że no, wspieram taką działalność. Miło się na to patrzy. Jesteś inteligentny człowiekiem, rozumiesz ducha prawa. Oglądałem, jak byłeś na tym Montelupie, gdzieś jakaś ubecka prywatna firma, policja czy jakoś tak kazała, w ogóle przychodzi, bo ci chyba lubią. No ja mam tą okazję porozmawiać tutaj z tobą. Może niech cię szukają na takich spotkaniach, rozmawiając z tobą, a oni ciągle chcą być twoimi kolegami. Nie wiem, o co w tym chodzi. Śmieszne, no właśnie. To jest. Ale nie, podoba mi się to, jak sobie robisz jaja z tego systemu, bo rozumiesz irracjonalność tego i to powinni oglądać profesorowie prawa, żeby zrozumieć wreszcie, jak należy konstruować, jaki jest duch prawa, bo ta kołota tego nie rozumie. Dorwała się dzicz do władzy w tym kraju i po prostu robi tutaj kompletnie, dziki zachód. Kompletnie tak tego ta dzicz nie rozumie. Masz w 100% Michał rację. Powiem ci już, wiesz, my o tą wolność walczymy właściwie. Ja to nie umiem tego początku zacząć, bo to międzywojnie też nie było takie najszczęśliwsze, a wcześniej zabory. I właściwie tak cofamy, że właściwie Polska Szlachecka to chyba była ostatnia ta niepodległa Polska, ale tak na dobrą wśród sprawę... Wśród potomków zdrajców musimy jakoś funkcjonować, mamy z nimi do czynienia na co dzień i już ludzie się przyzwyczaili, że to jest normalne tak, i ta garstka tak, jakoś musi sobie radzić. Ty sobie radzisz z tym właśnie poprzez humor i to jest super metoda, bo po prostu można czasami jakby trochę normalności zaznaczyć. To jest nasza taka chyba polska narodowa cecha, bo ty też masz bardzo dużo poczucia humoru w swoich komentarzach i uwielbiam twój sarkazm. Muszę ci powiedzieć, jak już tak sobie, że tak powiem, referujemy z naszą medialną działalność. A co, no za czasów pierwszej komuny byliśmy najweselszym barakiem z demoludów, więc chyba coś w tym... Tradycja zobowiązuje. Tradycja, tak, i polskie cechy narodowe zobowiązują. Kochani, Michał Żulikowski, jeszcze raz, nwk24.pl. Wspierajcie niezależne media, wspierajmy się Polacy nawzajem, bo to naprawdę właśnie, Michał, może powiedzmy dwa słowa o tym. To, co nas widać przed kamerami,
to jest tylko właściwie maleńki wycinek naszej pracy, żebyśmy mogli, że tak powiem, coś przeanalizować dla was, zebrać informacje, właśnie zebrać, to my je musimy najpierw zebrać, poświęcić na to czas, to też jest praca. Obrabianie filmów to jest praca ponadetatowa, jeżeli się komuś wydaje, że to jest obijanie się, jeżdżenie sobie po jakichś slotach, nagrywanie i pajacowanie, to nie ma żadnego pojęcia w ogóle, ile to czasu zajmuje. Jakby to porównać z pracą kogoś na etacie, gdziekolwiek indziej, to nie ma porównania, bo nie to ma jest porównania. Więcej pracy, już nie mówię o emocjonalnej pracy, o narażaniu się. Za trzy etaty mamy spokojnie, myślę, że tak, myślę, że tak, także no. To nawet szkoda gadać, bo to ludzie sobie nie zdają sprawy w żaden zakresie. Ale agentura chce nas od finansowania odciąć, co? Dokładnie, ale my ich dobrze wyczuwamy i wiesz, ale powiem ci, odpalili chyba wszystko, co mają, wiesz, napuszczali tego dziadostwa, wystrzelali się ze wszystkiego, nie? A my, że tak powiem, w pełni uśmiechu... tyle dla was agentura, tyle mamy nam do powiedzenia, tyle wam mamy, panie z wąsem, bez wąsa i inne różne dziadostwa, to my wam powiemy, wyślijcie kogoś lepszego, chociaż ten go z wąsem, powiem ci, to jest... Kogo oni tam mają? No mało, widzę te kadry, słabo, nie? Zawsze byli słabi, no. Tak to wygląda. Macie nasze pieniądze, macie ogromne, macie broń, macie nasze środki i nie dajecie rady, bo ale nie my... mają nas. Tak, bo nie macie nas, wolnych ludzi, nie złamiecie, zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Dziękuję ci za twoją działalność również. Oglądałem cię dużo wcześniej, jeszcze jak będę kratami koczowała. Kurde, dałem. To nie wiedziałem, to mi miło słyszeć, że tak osoby oglądają. To ty mnie stworzyłeś między innymi. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Kochani, cześć, witam, cześć. Na Zilandii.